Dzień dobry, witajcie moi drodzy, witajcie już w trzecim odcinku, że tak powiem, relacji z wykopalisk archeologicznych w Sławkowie. Jest to trzeci film, więc mam nadzieję, że dwa poprzednie już widzieliście. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz kanału, to zrób to, zasubskrybuj, dawaj łapki, bądźmy aktywni. Dzisiaj właściwie jeszcze myślę tydzień, może jeszcze półtora tygodnia, no i chyba zakończymy badania archeologiczne w Sławkowie. Ale nic się nie martwcie, będą następne. Natomiast dzisiaj poprosiłam pana kierownika badań, który już drugi sezon prowadzi te badania, czyli pana doktora Jacka Pierzaka, no żeby wam po prostu opowiedział o tym, co tu się odsłoniło i co wiemy więcej o odkryciu w porównaniu do tamtego roku. Zatem obracamy kamerę. Dzień dobry, panie doktorze! Witam serdecznie państwa. Nie wiem, czy to, co odkryliśmy, państwa zainteresuje, ale z punktu widzenia naukowego jest to bardzo ważna rzecz. Ci państwo, którzy oglądali z naszego poprzedniego sezonu badawczego film, to wiedzą, że właściwie praktycznie myśmy tutaj żadnych wykopów nie zakładali, zgodnie z porozumieniem z konserwatorem wojewódzkim w Katowicach, tylko odkryte przypadkowo fragmenty murów musieliśmy odsłonić na całej długości i szerokości i zadokumentować, a następnie zabezpieczyć gołą włókniną i przysypać czyściutkim piaskiem, tak, żeby przetrwało przez zimę. Natomiast zrobiliśmy ortofotomapę, że fantastycznie wygląda cały rzut tego kościoła, no ale mieliśmy masę jeszcze pytań, które po prostu na podstawie tych dotychczasowych prac nie dało się odpowiedzieć. Tak. No i drodzy państwo, założyliśmy 7 wykopów badawczych. W tym sezonie teraz. W tym sezonie. No i może przejdziemy się, tak, państwo zobaczą. I pan doktor opowie tutaj. Tak. Tutaj mamy fragment ściany południowej, bardzo szerokiej, 1,5 metra. Dostawiona jest ściana dla porządku. Określiliśmy to literkami. To jest mur A, to jest mur D. I widać tutaj kapitalnie, że zastosowano technikę opus emplectum, a mianowicie lico z zewnątrz, lico wewnątrz, jest z dużych kamieni, bardzo tak w miarę ładnie ułożonych. To na tej ortofotomapie pokażemy państwu, to bardzo ładnie wygląda, że ta ściana jest idealnie równa. A musimy pamiętać, że no, mamy trochę szczęścia, bo ten kościół został rozebrany w poprzednich wiekach i miejscami zachowała się tylko jedna warstwa kamienia. Mhm. Ale mamy cały rzut tej budowli, więc nie musimy domniemywać, rekonstruować i tak dalej. Mamy cały rzut. Jak ona wyglądała, to jest inna sprawa, ta świątynia, bowiem na razie nie mamy żadnej ikonografii. No, ale to o tym później. Natomiast ta technika, wracając do techniki opus emplectum, ta technika polega na tym, że te dwa ładne lica trzymały w sobie kamienie, już nie wybrane, nie obrobione, nie łamane, tylko po prostu wrzucone do środka i zalane sowicie za prawą wapienną. Tutaj, i co pewien okres, co pewien czas stosowano tak zwane warstwy wyrównawcze, dlatego że ten kamień taki nieobrobiony, to inaczej jak się w stylu romańskim robiło, prawda, z tych kosteczek małych czy dużych, choć też często stosowano tą technikę opus emplectum. Niemniej jednak tutaj mamy te kamienie stosunkowo małe i co pewien 80 cm, 60 cm, no tutaj nie wiemy, bo zachowały nam się zaledwie miejscami, tu w tym miejscu i tam za kościółkiem, to zaraz zobaczymy, tylko 4 warstwy kamienia, a z reguły najczęściej jest jedna albo dwie. No więc nie możemy o tych warstwach wyrównawczych mówić za dużo, ale
Proszę zobaczyć, jak tu ładnie jest zachowana zaprawa wapienna. Ona jest, to jest wapno, piasek i różnego rodzaju domieszki były na przestrzeni wieków. Tutaj mamy też odrobinę węgla drzewnego i po czym poznajemy też, że to jest okres ten średniowieczny, że wapno pozostawia w zaprawie takie grudki, nie roztarte do tego wapna, więc tutaj mamy. No ale widać, że na tej zaprawie ona jest taka równiutka, więc musiała być warstwa wyrównawcza i jest negatyw kamieni, no, które po prostu podczas rozbierania kościoła one stąd zostały zabrane. Tak. Przejdźmy sobie może dalej, pokażmy co dalej, nie? No to bardzo proszę, Kasiu, idź pierwsza. Ten mur długi. Teraz tutaj pokażemy, tak? Tak, tak, ale sekundeczkę. Ten mur, który tutaj Państwo widzicie, no o tutaj jego krawędzie widać, on jest zabezpieczony tą właśnie gołą włókniną na zimę i piaskiem. Tak, to widać. No i teraz co dalej? Do muru, do ściany południowej nie dostawiono, tylko podczas budowy przewiązano przyporę. My w tamtym roku, tu jest negatyw naszego takiego mini wykopiku podczas odsłaniania tego skupiska kamieni, bo to tak na początku wyglądało. Odsłoniliśmy zaledwie 50 cm, na długość 50 cm. No i musieliśmy stwierdzić, bo były dwie hipotezy. Albo to jest przypora, najbardziej prawdopodobna, ale też tam w narożniku mógł być taki sam mur, no i ewentualnie dostawiony jakiś aneks w postaci zakrystii czy coś w tym stylu. Choć powiem szczerze, że biorąc pod uwagę stromiznę tego wzniesienia, raczej byłoby to mało prawdopodobne, choć wszystko jest możliwe. No i teraz założyliśmy tutaj wykop i drodzy Państwo, no widać, że te drobne kamienie zostały w pewnym sensie, one tworzą jakby takie skupisko, ale nie związane z zaprawą. Jak tutaj widzimy fragment, prawda, na kamieniach leży płat zaprawy wapiennej, dlatego że tu jest stosunkowo wilgotny teren i po dużych deszczach ulewnych wapno zostało wypłukane, nie wszędzie, tam gdzie ta zaprawa mocno trzymała, to nie, ale w każdym razie wapno zostało wypłukane, został sam piasek, ale z niewielką domieszką tego wapna, no i to wszystko po prostu zaczęło być tak zwanym kamieniem luźnym. Tak. No a skoro kamieniem luźnym, no to trzeba przy oczyszczaniu, a jest to bardzo żmudna i czasochłonna działalność, dlatego że kiedy widać, że jest luźny kamyk, no to z reguły powinno się go odłożyć. Tak. Ale nie wolno, bo dlatego że on stanowił to wnętrze. No niektóre, jak jest pod spodem ziemia, no to wiemy, że one tam po prostu zostały narzucone jakby wtórnie. Ale gdzieniegdzie teraz widać, tu jeszcze musimy dokładnie oczyścić, ale zastanawiamy się nad tym, bo jak bardzo dokładnie oczyścimy, to te fragmenty ziemi, one w pewnym sensie scalają ten mur, prawda? Tak, tak. Oczywiście pamiętajcie, że nagrywamy materiał w trakcie prowadzenia prac badawczych. To znaczy, że w każdym wykopie trwają jeszcze prace. Tak. Bardzo cenna uwaga. I Kasiu, poproszę tutaj. Już idę, już pędzę za panem doktorem. Tak. Co my mamy? Jest po deszczu, żebym nie zjechała do pana doktora. Tak. Drodzy Państwo, tu mamy 1,60 m i szerokość tej przypory 1,5 m. Natomiast widzimy, że nie ma lica i właściwie zachowała się jedna, dwie warstwy.
ten mur jest posadowiony na takiej brunatnej próchnicy, a poniżej jest już naturalna glina calcowa. Calcowa, czyli naturalna warstwa geologiczna, nie mająca związku z działaniem człowieka. I co się ciekawa rzecz, no w nocy padał deszcz i mamy troszkę, tak ładnie przyczyszczone były te profile, ale troszkę się rozmyły. W każdym razie tu po tej stronie widać, że jest wcięcie i taki idealnie równy poziom w tej brunatnej ziemi. Tak. O czym to świadczy? Że zachował się negatyw tego muru, czyli ten mur był dotąd, no to wszystko zostało rozebrane albo częściowo też spłynęło, no bo tu ten stok już zaczyna gwałtownie opadać. W związku z tym mamy pierwotną długość, 2 metry, czyli zachowało się 1,60 m, ale ten negatyw w profilach w jednym i w drugim jest to samo, mamy 40 cm jeszcze długości. Tak. No i tak to by wyglądało. Idziemy Przejdźmy dalej. Sobie dalej, dobra. I proszę pana doktora, żeby tak. pan doktor I drodzy opowiadał. Państwo, w tamtym roku mieliśmy odsłonięte tylko dotąd. Tak. Ale ten narożnik bardzo ładnie nam wyszedł i mamy połączenie muru A, czyli południowego, z murem wschodnim B. Natomiast nie mieliśmy szerokości tego muru. W związku z tym założyliśmy tutaj duży wykop, bowiem przypuszczaliśmy, że od tej strony powinna być też przypora, a nawet dwie. Jedna w kierunku wschodnim, a druga w kierunku południowym. I znowu, trochę szczęścia i trochę pecha, bo proszę zobaczyć, fragment lica przypory wschodniej się zachował. Tak. Mamy tutaj i są kamyki wewnątrz, prawda? Natomiast ta przypora, która powinna być tu w tym narożniku, no gdzieniegdzie zostały fragmenty kamieni, ale wszystko to zostało zebrane. No i co ciekawe, tutaj mamy 1,50 m szerokości muru. Tak. Czyli analogicznie jak od tej strony zachodniej. Dobrze. Bardzo fajna rzecz. Układ na warstwie pokazuje znowu tą żółtą warstwę geologiczną, która znowu w kierunku wschodnim opada. Także do celów budowlanych ta powierzchnia była niewielka. Dobrze, idźmy dalej. I kolejny wykop. Drodzy Państwo, no ten już jest bardzo głęboki, bo ma 2,60 m. Dobra. I ta część była już odkryta. Pamiętajcie, że jesteśmy świeżo po burzy i urwaniu chmury. Tak. I tu widać taką płaską powierzchnię, czyli kamienie zostały znowu tą warstwą taką wyrównawczą z zaprawy zrobioną, prawda? Że ona jest bardzo równiutka. A pod tym te kamienie są wyżej, niżej, o zaraz zobaczycie Państwo. No i co się nam udało odkryć? Znowu mamy szerokość tego muru, też 1,50 m. Lico od strony zewnętrznej jest zachowane tylko w postaci jednej warstwy kamienia, ale jest. Czyli nie musimy się niczego domyślać, domniemywać i tak dalej. I tu muszę Państwu jedną rzecz powiedzieć, bo Kasiu, musiałabyś ewentualnie Państwu pokazać z góry. Tak, tak, dobrze. To ja idę, mam nadzieję, tak, że się nie poślizgnę. A za nami nasi dzielni paparazzi, czyli Zbysiu i Henio, których dobrze znacie. Jesteśmy na górze. Tak, i zobaczcie Państwo kostki. Odkryliśmy tutaj grób, który, co nas już wcześniej w pewnym sensie zaciekawiło, wcześniej był tu cmentarz. Tak. I na nim wybudowano kościół. Czyli to nie jest
ten grób i tam na samym początku pokazywaliśmy, nie jest związany z kościołem świętego Jana Chrzciciela. Tylko były tu wcześniej pochówki. I to jest nasz żelazny dowód. Jest żelazny dowód, bo są głosy, że to wszystko jest związane z tym kościołem, a nie do końca, bo tak, najpierw był cmentarz, potem kościół i cmentarz, bo z dokumentu biskupa Muskaty wynika, że budowano tutaj kościół i było prawą pochówku. Czyli kościół łącznie z cmentarzem był w tym miejscu. I to jest dokument z 1298 roku. I kolejna część. Próbujemy teraz znaleźć warstwę. Muszę Państwu powiedzieć, że strasznie mało materiału jak na takie stanowisko. Do datowania, tak? Czyli ceramiki? Do datowania, ale w ogóle no, czyściutko jest. No, kilka skorup średniowiecznych. Parę monet, ale to już w tych późnych, z tych najwcześniejszych warstw jest jeden ładny brakteat. Natomiast... A czy wiązało się to z tym, że to właśnie w cudzysłowie ziemia święta, więc ludzie ją szanowali, nie brudzili, nie psocili? Tak, a po drugie wiadomo, bo jak wytyczano działki poszczególne podczas lokacji miasta, to ta działka od razu była przeznaczona na cele sakralne. Mm-hmm. Czyli miał tutaj powstać kościół. No ale że był starszy już kościół Świętego Krzyża, nie wiadomo dlaczego nie wybudowano od razu tutaj, bo to powinien być kościół ten parafialny miejski, prawda, w obrębie założenia, w obrębie umocnień obronnych. No i cóż, mamy przypuszczenia, tutaj idąc za profesorem Kirykiem, historykiem, który uważa, że kościół został zniszczony w czasie najazdu oddziałów zaciężnych polsko-morawskich, które walczyły z krzyżakami u boku Kazimierza Jagiellończyka, nie otrzymały żołdu. W związku z powyższym rekompensowali sobie grabieżą i między innymi wiemy, że czeladź została spalona, następnie Sławków, jak Długosz pisze, przez osobistą nienawiść do tutejszego starosty Mikołaja Guni i potem podążyli dalej w kierunku południowym, po drodze zabierając konie z kopalni olkuskich, które napędzały kieraty służące do odwadniania chodników w kopalniach rud srebra i ołowiu. Dobrze. No, to było w 1455, ale mogło być wcześniej, bo były dwa najazdy husyckie w 1433 i 1434. Więc szukamy tej warstwy, która nam powie, kiedy to... Wiemy, mamy dolną granicę, 1298, bo jest tak. Dokument lokacyjny, prawda, tego obiektu. Natomiast ta data może być jeszcze zweryfikowana, bowiem jest ciekawa rzecz, myśmy chyba o tym mówili wcześniej, że w spisach Świętopietrza z lat 1325-27 daninę Świętego Piotra, ten tak zwany denar Świętego Piotra, płacił tylko jeden pleban, a były dwa kościoły, prawda? Mm-hmm. Jeden pleban Rambertus. Nie jest podane wezwanie kościoła, no ale podejrzewamy, że to raczej chodziło o ten starszy, większy kościół, prawda? Świętego Krzyża. No i skoro byłoby to słuszne rozumowanie, to z tego wniosek, że skoro nie odprowadzali tego denara Świętego Piotra przysłowiowego, to ten kościół już nie pełnił posługi takiej parafialnej, prawda? Mm-hmm. O czym by to świadczyło, że od 1298 do 1325, no to ten czas jest niewielki, ponad 20 lat, prawda? Mógł tylko funkcjonować, no bo gdyby funkcjonował do 1455, no to byłby zapis, że również drugi pleban odprowadzał te pieniążki do stolicy apostolskiej.
Tak. No i cóż, musimy to jeszcze, może Ziemia coś nam... Jeszcze nie koniec badań, więc tak, jeszcze... Tak, no nie jest koniec badań, także liczymy na wyjaśnienie jeszcze paru rzeczy. No i to mniej więcej tutaj tyle. Jeszcze mamy tutaj wykop. Proszę zobaczyć, tutaj mamy kolejny wykop. No, jest rumowisko kamienia i to jedyna taka płachta. Myśleliśmy, że od wewnątrz mamy lico tego muru wschodniego i północnego, ale nie mieliśmy lica zewnętrznego. No i wczoraj, przed tym wielkim deszczem, udało nam się, jak Kasiu pozwolisz, to... Już idę. Tak, udało nam się złapać, no chyba jeden z najlepiej zachowanych tutaj wątków muru tego kościoła. Stoi bezpośrednio na warstwie gliny tutaj, bo tam od strony zachodniej mieliśmy warstwę ciemnej ziemi, która odłożyła się jako warstwa użytkowa jeszcze przed budową kościoła. No, ale oczywiście może nie powinniśmy Państwu jeszcze tego pokazywać, bo to teraz jest... Wszystko jest w trakcie badań, tak, oczywiście. Tak, to wszystko będzie ładnie wyczyszczone i tak dalej. No i tu powinien wyjść narożnik tej budowli, a tu mamy skupisko kamieni i one idą tak pod kątem. Niewykluczone, że mamy tu narożną przyporę. No, ale to jeszcze parę dni musimy poświęcić, żeby popracować. To zrobić. No i ostatni wykop, który musi nam odpowiedzieć, ale niekoniecznie, bo wszystko wskazuje na to, że chyba nam się nie uda odpowiedzieć na to pytanie. To, po czym stąpamy, to jest mur zabezpieczony już. Tak, go włókniną, jak tak widzicie, jest. Prześwituje pod piaseczkiem ładnym. Tak. Proszę zobaczyć, niewielki wykopik, ale tutaj mamy jeden mur, który oznaczyliśmy jako mur F i mur północny. No i wydawałoby się, że to jest narożnik tej budowli. I teraz jak wejdziemy wyżej, to proszę zobaczyć. Tu jest narożnik południowo-zachodni i dostawiony do niego mur ściany zachodniej, w którym powinno być wejście do kościoła, tak jak w kaplicy świętego Jakuba. Ale jak Państwo popatrzycie, pomimo tego, że ten kościół jest leciutko przechylony, jak zobaczycie, to ten mur powinien mieć tutaj kontynuację. Tak. A nie tu. Czyli te dwa mury się rozmijają i to ładnie widać na ortofotomapie. No i teraz pytanie, dlaczego? Nie ma takiego przypadku, tam oglądaliśmy setki różnych rzutów kościołów, mniejszych, większych. Zawsze w ścianie, gdzie było wejście, one muszą być na jednej osi. Czasami wejście było z boku, ale też właściwie to lico przy tych mniejszych kościołach, no to one się powinny ze sobą łączyć. No i teraz ten mur, ze względu na to, iż ten mur północny był najsłabiej zachowany. Od zewnątrz, zobaczycie Państwo, pokażemy tą ortofotomapę. Jest bardzo ładne lico, ale już tu pod koniec troszeczkę wyszarpane. Natomiast od strony zewnętrznej jest bardzo poszczępione, więc jak on miał tam 1,5 metra szerokości, no to tu zostaje 80 gdzieś centymetrów. Ale liczymy na to, że szczęśliwym trafem, gdyby ewentualnie tu powinien być ten mur, no to w tym wykopiku powinniśmy go złapać. Tak. A jak to nie złapiemy, no to będziemy cały czas nie spać spokojnie. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? A to już przyniosą dalsze wyniki badań. No jeszcze pokażemy z panem doktorem tą mapę, tak, o której pan wspominał. No i tak jak widzicie ze wstępnego tutaj oprowadzania pana doktora w trakcie prowadzenia badań, serdecznie panu doktorowi dziękujemy. Dziękuję bardzo.
No i dobrze, to jak wam wspominaliśmy, została wykonana profesjonalna dokumentacja po tamtorocznym sezonie badawczym. A teraz pan doktor prezentuje, proszę opowiadać. Tutaj mamy do czynienia z ortofotomapą, zaznaczonymi wykopami badawczymi. To jest wszystko zwymiarowane. Przykładamy linijkę i mnożymy razy skalę i mamy każdy kamyczek, można sobie, że tak powiem, pomierzyć. I co tutaj było zaskakujące, panie doktorze? I tutaj widać, drodzy państwo... O, ja potrzymam z panem doktorem, bo nam wiatr. Tak, proszę zobaczyć uprzejmie, te mury, tu wnętrze kościoła jest szersze, tu jest węższe, o 70 cm, ale nie, te mury nie są równolegle, tylko zwężają, ale to jest jakby dopuszczalne, powiedziałbym. Natomiast, drodzy państwo, proszę zobaczyć to, o czym mówiliśmy, ten mur z tym murem się rozmijają. Różnica jest 1,20 m. Ten mur powinien mieć odpowiednik po tej stronie i tu powinno być wejście. A niestety one się rozmijają. I ten wykop siódmy, mamy nadzieję, że on nam sprawę wyjaśni, bo gdyby tutaj lico wewnętrzne jest bardzo ładnie zachowane, tu jest troszeczkę, że tak powiem, uszczuplone, natomiast od zewnątrz to lico jest, tak zostaje po 80 cm muru korony, więc gdybyśmy znaleźli tutaj fragment północnego, tu w tym miejscu, no to byśmy byli w domu, że ten mur stanowi jakąś lizenę wewnętrzną albo, no nie wiem, trudno powiedzieć, do jakich celów miałby służyć. Natomiast nie mogło być na przykład tutaj wejście, no bo znowu grubość muru by wychodziła poza to. Mhm. Więc no, z reguły było tak, że tutaj taki sam odpowiednik był po tej stronie, a tu było wejście do kościoła. W każdym razie to wszystko, co poodkrywamy w tych następnych wykopach i odkryliśmy już, będzie również zeskanowane. I będzie uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy i cieszymy się, że jeszcze trochę dni wykopaliskowych przed nami. No, a wy zobaczycie, co to Ziemia Sławkowska nam ujawni.